Witam Państwa, witam również mojego gościa, który opowie nam o tajemnicach polskiej gospodarki, dr Cezary Mech, prezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE. Witam serdecznie, panie doktorze. Witam Państwa serdecznie. Ja tak powiedziałam o tajemnicach polskiej gospodarki, no ale właśnie polska gospodarka chyba ma sporo tajemnic, a na pewno tych znaków zapytania, na które dzisiaj, tych pytań, które dzisiaj sobie stawiają wszyscy Polacy, ten rok 2020 pod kątem gospodarczym był trudny czy łatwy, na to przyjdzie jeszcze czas. Natomiast ja już tu mam dosyć pozytywną prognozę na 2021 i pozwolę sobie panu przeczytać. Dzięki kompromisowi w sprawie budżetu Unii Europejskiej do Polski trafi 139 miliardów euro w formie dotacji i 34 miliony euro w pożyczkach. Dzięki tym środkom mamy w kolejnych latach szansę rozwijać się szybciej niż reszta Europy. Takie słowa, takie analizy padają z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, więc ja zapytam pana, czy pan również tak dobrze ocenia to porozumienie w sprawie budżetu unijnego? Wydaje się, że żeby tak dokładnie to ocenić, no to należałoby znać kuchnię tych całych negocjacji, a więc też takim pozytywnym czynnikiem, który wystąpił tuż przed, no to było jednak przejęcie przez polską stronę, przez Orlen jednak znacznej części prasy lokalnej. Przejęcie od strony niemieckiej. Nie wiem, czy to było elementem tego porozumienia, ponieważ ogólnie rzecz biorąc, no ja jako ten taki typowy eurosceptyk, no byłem chyba jedynym osobą w randze tam wiceministra w 2007 roku, który po prostu sprzeciwiał się podpisaniu traktatu lizbońskiego. No. A tutaj ewidentnie przy tym rozporządzeniu jest wkraczanie w jego kompetencji, a więc tego, kto ma decydować w przyszłości o tym, jak będą respektowane tam prawa w Polsce. I to przez kraje takie jak powiedzmy Francja. Panie doktorze, halo, czy się usłyszymy? No, oczywiście problemy techniczne mogą się zdarzać. Mam nadzieję, że za chwilę doktor Cezary Mech pojawi się ponownie. Czy się usłyszymy, panie doktorze? Witam. Witam serdecznie. O, słyszymy się, więc wróćmy jeszcze raz do tego właśnie, czy ten budżet unijny nam się po prostu opłaca. Wydaje się, że póki mamy transfery większe do Polski niż na zewnątrz, to on jest opłacalny. Z tym tylko, że pamiętajmy, że jeśli chodzi o te dodatkowe kwoty, które pozyskaliśmy, a one są w wysokości bardzo znaczącej, bo to jest jednak 21 miliardów euro w postaci tego, co do nas przypłynie, plus 32 miliardy euro pożyczki. To są znaczące kwoty. Tylko z tym, że musimy pamiętać, że poprzednio była debata na temat tego, czy Unia Europejska, a więc kraje wewnątrz euro, czy one mają gwarantować tak zwane euroobligacje, a więc czy Niemcy mają gwarantować dług krajów, które zaciągnęły długi w euro. I to się tak przechyliło w kierunku tego, żeby emitować jednak dług, który obciąża nas wszystkich i których jesteśmy gwarantami, na których nie ma dodatkowych przychodów, przynajmniej w obecnej perspektywie finansowej. Więc musimy pamiętać o tym, że jesteśmy krajem, który w tym momencie pożycza znaczne pieniądze i to w obcej walucie, a z drugiej będzie miał poważne zobowiązanie, gdyby tak jak w przypadku Brexitu chciał się
z tą Unią Europejską rozwieść. I to jest, też należy pamiętać, że wszelkiego typu tutaj dochody, które mamy i pożyczki, to muszą po to, żeby one przyniosły korzyści polskiej gospodarce, żeby nastąpiło przyspieszenie, proces konwergencji, to one muszą poszerzyć przyszłą bazę podatkową. A więc wracamy do punktu, który wielokrotnie podkreślałem, że istnieje konieczność wprowadzenia budżetu w Polsce, który jednak by badał, czy wydatki, które ponosimy obecnie, to są konsumpcyjne, czy one przynoszą jednak w przyszłości powiększenie bazy podatkowej. Panie doktorze, ja bym chciała zapytać w związku z walką jeszcze z koronawirusem. Oczywiście czekamy wszyscy na szczepionkę, natomiast po ogłoszeniu już oficjalnie, że ta szczepionka pojawiła się, a także, że już w pewnych krajach zaczęła być stosowana na rynku kapitałowym, czy się zadziało wiele? Bo tutaj również mamy takie informacje, że gospodarka również po tej informacji się zatrzęsła wręcz, jeśli chodzi o szczepionkę. Jak to jest uzależnione? Istnieje olbrzymia euforia na rynku kapitałowym dotycząca właśnie wpływu tej szczepionki na powrót gospodarek do takiej normalnej sytuacji. Ponieważ do tej pory była ewidentna przewaga, powiedzmy tutaj, gospodarki chińskiej, która się zamknęła i zwalczyła wirusa i przez to przeżywała okres boomu, który przejawił się też na rynkach surowcowych i żywnościowych w postaci wzrostu cen, zaś z drugiej strony była jednak tylko i wyłącznie taka pompowana, że tak powiem, koniunktura na rynku kapitałowym. Ostatnio jest po prostu euforia, którą nie widziałem, jeśli chodzi o wyceny cen akcji na rynkach światowych, nie widziałem od samego początku lat 2000, który to była taka bańka informatyczna. I wtedy rzeczywiście były tego typu wyceny. Obecne wyceny są bardzo, bardzo wysokie, rekordowe. Jak patrzę na rynek kapitałowy, to wskaźnik na rynku amerykańskim opcji put, a więc takich zabezpieczających przed ryzykiem spadku w porównaniu z opcjami call, które bazują na tym, że jednak ceny akcji pójdą do góry, te relacje są najniższe historycznie, więc nadal jest oczekiwanie, że jednak niezależnie od efektu, to jednak ta szczepionka albo doprowadzi do uodpornienia się społeczeństwa, do powrotu do poprzednich zachowań i więc występuje efekt taki boomu i olbrzymich oczekiwań. Do tego stopnia, że ostatni The Economist to już zaczyna się martwić na swojej czołowej okładce tego, czy to nie doprowadzi do przyspieszenia inflacji. No właśnie, panie doktorze, to ostatnie pytanie w takim razie. Czy ze względu też na pojawienie się szczepionki, po prostu przedsiębiorcy widzą takie światło w ciemnym tunelu, bo mimo wszystko wielu przedsiębiorców zamknęło swoje biznesy. Czy tutaj pojawiła się nowa nadzieja i czy w 2021 powinniśmy spodziewać się wielu nowych inwestycji i wielu nowych firm? No, niestety dzisiaj technologia niezbyt nam przyjazna. Mam nadzieję, że jeszcze... O, już jest pan doktor, więc ja powtórzę jeszcze raz to pytanie. Czy w 2021 roku powinniśmy spodziewać się nowych przedsiębiorstw, nowych firm, nowych biznesów, czy przedsiębiorcy, którzy zamknęli swoje biznesy, powrócą po raz kolejny na rynek? Niewątpliwie ta sytuacja ze szczepionką to pozwoliła na to, żeby w przyszłości jednak bardziej optymistycznie patrzeć na rozwój sytuacji. Niemniej nadal taką panującą teorią jest, że jednak ten kryzys jest w kształcie litery K. A więc te nowe technologie, że one będą się bardzo szybko rozwijały,
zaś te stare, oparte na kontaktach międzyludzkich, jeszcze będą w okresie takim kryzysowym. To też również nie sprzyja dokonywaniu inwestycji, zwłaszcza, że one będą raczej nakierowane na te nowe technologie, co jest i dobrym symptomem, a z drugiej strony pamiętajmy, że jeśli sytuacja jest kryzysowa, to ona jest głównie kryzysowa w tych krajach starej Europy i Europy i cywilizacji zachodniej, zaś rzeczywiście obserwujemy niesamowity boom w krajach azjatyckich, a zwłaszcza w Chinach, które prą do przodu i to do przodu nie tylko technologii kosmicznej, lądując na Księżycu. Nawet pod względem szczepionki oni są obecnie gotowi dostarczać światu zachodniemu swoją szczepionką, szczepionkę, którą przetestowali na bilionie swoich obywateli i tysiącach z innych krajów, mimo tego, że u nich jest ilość osób chorych na poziomie 300 osób i wszystko, cała gospodarka pędzi i się rozwija bez tych zahamowań związanych z obawami, jakie są w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Doktor Cezary Mech, prezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE, był państwa i moim gościem. Dziękuję panu, dobrego dnia. Dziękuję bardzo. A ja państwu dziękuję za wspólny poranek. Mam nadzieję, że razem się obudziliśmy. Mam nadzieję, że to będzie dobry dzień, dobry tydzień. No i co? Czekamy na śnieg i na białe święta. Do zobaczenia. We'll be right back.